Cześć, z tej strony Mariusz Kędzierski. Bardzo Ci dziękuję, że oglądasz moje filmy, ale żebym mógł nadal się rozwijać i mógł dotrzeć do jak największej ilości ludzi, proszę Cię, zasubskrybuj mój kanał. Witam Was w kolejnym odcinku. W tym odcinku porozmawiamy sobie o ołówkach. Są one kolejnym bardzo ważnym elementem powstawania naszej pracy, ponieważ dobry dobór ołówków, przede wszystkim pod kątem ich twardości, o której zaraz powiem, jest bardzo znaczącym elementem tego, jak będzie ta nasza praca wyglądać. Ołówków na tej naszej skali jest całkiem sporo, zaczynając od H, gdzie najwyższa wartość, czyli 9H, oznacza ten bardzo twardy ołówek, natomiast kolejnymi oznaczeniami są ołówki B, które są już coraz bardziej miękkimi, pomiędzy są jeszcze HB i F. Ołówki H, mniej więcej od 4H, to już są te bardzo twarde ołówki, które raczej nie nadają się do takiego rysunku realistycznego. Ba, one nadają się wyłącznie do projektów, które raczej w tym wypadku nie będą nam potrzebne. Możemy na przykład wziąć ołówek 2H albo H. To będzie ołówek, który najczęściej posłuży nam do tego, żeby wykonać wstępny szkic do naszej pracy. Kolejnymi ołówkami, na które warto zwrócić uwagę, są właśnie ołówki HB i F. To są te, którymi wykonujemy ciutkę bardziej intensywne kreski. One pomogą nam przy tym, żeby ten nasz rysunek powoli nabierał kształtów. No i kolejnymi wartościami, nad którymi warto się pochylić i które warto mieć w swojej szufladzie, są mniej więcej ołówki od B do maksymalnie 4-5B, ponieważ te ołówki już służą nam do cieniowania i do tego, żeby nasza praca nabierała realnych kształtów. Te najbardziej tradycyjne ołówki, z których wszyscy korzystamy, to oczywiście te w drewnianej oprawie. One nie są wcale aż takie drogie, ponieważ jeden ołówek to mniej więcej koszt 1,50 zł do maksymalnie 6 zł. Wobec tego zestaw takich ołówków powinien być, myślę, że nie droższy niż 50 zł. Są to ołówki, te, które ja polecam i na których ja pracuję. To są ołówki firmy Kohinoor, które możecie właśnie teraz zauważyć. Są to ołówki bardzo, bardzo wdzięczne, bardzo przyjemnie się na nich pracuje. Ja to robię już od wielu, wielu lat i naprawdę, jeżeli Wy zaczynacie, ale też jeżeli jesteście już bardziej profesjonalistami, to na pewno te ołówki spełnią Wasze oczekiwania. Kolejnymi ołówkami, które są typem must have w naszej szufladzie, są ołówki automatyczne. Są to ołówki, których raczej często nie musimy kupować, ale musimy pamiętać o tym, że rysiki, które w nie wkładamy, one są wymienialne, no i trzeba je od czasu do czasu uzupełniać. Ja polecam oczywiście ołówki mniej więcej, czyli te rysiki o twardości B, maksymalnie 2B, ponieważ mają to do siebie, że są bardzo cienkie i grubość to mniej więcej 0,5 mm albo 0,7 mm, więc one są bardzo łamliwe i trzeba bardzo uważać na to, żeby po prostu ich co chwilę nie łamać, ponieważ no z tych połamanych końcówek już nic nie zrobimy, ale są one na tyle przydatne, że na przykład tymi ołówkami możemy bardzo sprawnie cieniować. Kolejnymi ołówkami nieco podobnymi, ale różniącymi się nie tylko nazwą, ale i konstrukcją, są ołówki mechaniczne. Są to takie ołówki, których rysik jest znacznie grubszy, bo jest powiedzmy tym rysikiem tradycyjnym, ale wsadzamy go w taką nasadkę, która pomaga nam jakby regulować też jego wychylenie. No i plusem tych ołówków jest to, że po prostu nie trzeba ich w żaden sposób temperować. Mogą być one miękkie, no i nadają się do, na przykład do zamalowywania większych powierzchni. Grafit oczywiście może być w różnej postaci i to wyłącznie od Was zależy, w jaki sposób go wykorzystacie. Natomiast bardzo często pytacie mnie o to, jakie ołówki się nadają do rysowania, a jakie nie. No i teraz pytanie, czy w ogóle jakieś ołówki się nie nadają do rysowania? Otóż już pędzę z odpowiedzią. Każdy ołówek nadaje się do rysowania. Czasami dużo ludzi myśli, że potrzebuje takie naprawdę z górnej półki, żeby zacząć. Otóż nie, wystarczą jakiekolwiek ołówki tak naprawdę oczywiście do tego, żeby w ogóle zacząć to robić. Myślę, że chęci tutaj do tego, żeby rozwijać Wasz talent i Wasze umiejętności są znacznie ważniejsze niż to, czym rysujecie. Jeżeli oczywiście będzie Wam dobrze szło, jeżeli poczujecie to, że to jest
to, co lubicie robić, to, co chcecie robić, no to wtedy po prostu z czasem inwestujcie w coś lepszego, ale jeżeli oczywiście chcecie to zrobić tak po prostu dla czystej satysfakcji własnej, to korzystajcie z tych najzwyczajniejszych ołówków, one również myślę, że zdadzą egzamin. Kolejną poradą dnia jest to, żeby po prostu oszczędzać swój czas. A jak to robić? Ano właśnie w taki sposób. Bardzo często, najczęściej używacie do temperowania ołówków, tych zwykłych temperówek. Ja Wam polecam temperówkę taką, która jest na baterię. Czas na temperowanie takiego ołówka to raptem 2-3 sekundy, a nie na przykład 15 czy czasami więcej. A jak wiadomo, to czas to pieniądz, więc im więcej czasu zaoszczędzicie i poświęcicie na samo rysowanie, tym lepiej dla Was. Kochani, kolejny odcinek dobiegł końca. Bardzo Wam dziękuję, że po raz kolejny z uwagą obejrzeliście do końca. Oczywiście zapraszam na moje kanały społecznościowe, Instagram, Facebook, linki oczywiście w opisie. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. No i cóż, jeżeli oczywiście podobało Wam się, zostawcie po sobie łapkę w górę, a tymczasem do zobaczenia. Cześć!